Drodzy przyjaciele, witam Was bardzo serdecznie. Moi kochani, wiem, że dzisiaj macie święto. Wielu z Was obchodzi to święto. Szanuję to. Kiedy mi moi pacjenci składali życzenie na święto, ja wszystkim w odpowiedzi mówiłam, że ja Wam życzę tak, jak ja mam. Święto na co dzień, a nie dwa razy na rok. Więc na wstępie ja Wam też tego życzę. Święto na co dzień. Ale szanuję, jeżeli ktoś obchodzi dzisiejszy dzień, dzisiejsze święto. Tak ma być. Kiedyś dojdziecie do tego, że to nie ma znaczenia. Każdy dzień jest w naszym życiu ważny. Każdy. Dla mnie najbardziej ważny dzień właśnie urodziny. Dlatego, że w ten dzień mama dała mi życie. A planeta Ziemia przyjęła mnie. Też jak matka Ziemia. Także ja bardziej obchodzę urodziny. Nie to, że ja świętuję tam jakieś imprezy, nie, a szanuję ten dzień. Jak również szanuję wybory każdego człowieka. A dzisiaj ja Wam taki materiał dam o uzależnieniach. Uzależnienia mogą być różnego rodzaju. To niekoniecznie tylko używki. To mogą być i słodycze, i jedzenie nadmierne. To też jest uzależnienie. Kiedy człowiek jest zmęczony, zdenerwowany lub niezadowolony z czegoś, martwi się, czuje się wyczerpanie lub apatię, nie ma inspiracji, nie ma energii ani radości życia, to bardzo często automatycznie zaczyna próbować to naprawić za pomocą czegoś z zewnątrz. Tak wielu zaczynają pić alkohol, palić, jeść słodyczy lub po prostu nadmiernie jeść. Tak jak to mówią, zajadają stres. I na początku to pomaga niby. Czuję, że w środku stało się lżej. Jakiś przypływ siły, inspiracji, ale to jest tylko na chwilę. A potem pojawia się właśnie to uzależnienie. A te zewnętrzne środki nie przynoszą już tak pozytywnego efektu, a wręcz odwrotnie, szkodzą. To tak samo jak z tabletkami. Jak długo bierzecie jakiś lek, organizm przyzwyczaja się i już nie reaguje. I tak samo tutaj. Najpierw szklaneczka winka, później dwie i powoli wciąga. A dlaczego tak jest? A dlatego, że wszystkie uzależnienia to są istoty astralne, niskowibracyjne. Oni łączą się z uzależnieniem i wymagają kontynuacji. Zakorzeniają się w energiach uzależnienia. Ponieważ one żywią się niską energią człowieka i dlatego trudno jemu się uwolnić. Jeżeli ktoś na początku załapie, że wpadł w pułapkę uzależnienia, to łatwiej wyjść. Natomiast jeżeli ktoś przez długi okres to robi i nie przyznaje się do tego, że jest uzależniony, to wtedy bardzo trudno pozbyć się takiego nałogu. Ale istnieje kilka sposobów na uwolnienie od uzależnień. No po pierwsze, jeżeli uzależnienie jest bardzo silne, i chcesz pozbyć się tego nałogu,
Zdecydowanie ja uwalniam się od tego nałogu. Jeżeli trudno ci zrobić to w jeden dzień, chociaż znam wielu osób, którzy rzucili palenie w jeden dzień, od jutra nie palę i już nie palę 20-30 lat. Ale to tak rzadko bywa, ale bywa. To trzeba po prostu przejść na jakieś bardziej łagodne uzależnienie. Jeżeli ktoś popijał wódeczkę, to winko. Jeżeli ktoś palił paczkę papierosów, to pół paczki i tak stopniowo schodzić. To płynne przejście jest drogą do wyzwolenia. A tak samo, moi drodzy, kawa to też jest uzależnienie. Ja pamiętam lata 80., 90., gdzie ja mówiłam, że absolutnie bez kawy to niemożliwe. Wręcz zaczynało mnie trzęść. Ja kawy tak potrzebowałam. Oczywiście to w głowie, przecież wiecie o tym. A w latach 90. nie było tak, że na każdym rogu można było kawy kupić, prawda? To gdziekolwiek ja wyjeżdżałam, to ja brałam ze sobą ziarna kawy i po prostu je żułam. Wiecie o tym, że to jest wszystko w głowie, nigdzie indziej. I w jeden dzień odstawiłam kawę. Organizm powiedział nie. To nazywa się język ciała. A zawsze piłam tylko jedną malutką, prawdziwą, gotowaną po turecku. To nie było, że dzień i w dzień ja ileś tam piłam. Jedną odstawiłam. Można, można. Na przykład, jeżeli ktoś nadal jest uzależniony od kawy, można zmienić na cykorię. Słodycze na suszone owoce, cukierki, cukier na miód, no i tak dalej. Wszystko, co obniża wibracje, alkohol, papierosy. Wiecie tym, że to jest każda używeczka obniża wibracje i ja już nieraz mówiłam wam, że absolutnie nie, do mnie nie przemawia, kiedy tak powiem, tak zwane przebudzenie świadomie, używają alkohol, papierosy i mówią, że im to nie szkodzi. To mogą mówić do nieświadomych ludzi, że takie używki nie obniżają wibracji, obniżają jeszcze jak. No a po drugie, możliwe są praktyki energetyczne, żeby zmienić pragnienie nałogu, a nawet całkowicie uwolnić się, jeżeli naprawdę jesteś gotowy do życia w wyższych wibracjach i naprawdę chcesz tego nałogu się pozbyć. Możesz poprosić wszystkie siły światła i na pewno zawsze Archanioła Michała prosić o pomoc, oni pomogą. Wyrazić swoją czystą i szczerą serdeczną intencję uwolnienia się od jakiegokolwiek uzależnienia. A potem wyobraź sobie, że twoje uzależnienie jest ciemną wiązką energii, która wychodzi z twojego ciała. Odcinasz z nią nić, jak więź, a siły światła rozpuszczają ją w swoim świetle i pomagają ci uwolnić się od tego. Oczywiście z całego serca podziękuję bezgranicznie za pomoc i wsparcie. I po trzecie, aby całkowicie uwolnić się od wszelkich zewnętrznych zależności, konieczne jest znalezienie tego wewnętrznego, co powoduje, że jesteś uzależniony od czegoś. I dzięki temu wychodzisz z każdego bezradosnego i nieharmonijnego stanu. Wszystkie zmartwienia się uspokajają i we wszystkim pojawia się jasność, która napełnia cię dobrem i miłością. I to jest wewnętrzne światło naszej boskiej istoty.
tylko ono całkowicie uwolnia od wszystkiego, ponieważ czujemy naszą prawdziwą esencję. I aby to zrobić, trzeba nauczyć się czuć swoją duszę, otwierać się na boskie światło, dostroić się do swojej boskiej istoty, aby poczuć ten strumień światła, w którym żyjesz.